Po raz drugi Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka była organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla szkół Koloratorium. W tegorocznej edycji wzięło udział 164 szkoły z całej Polski, które rywalizowały o 10 pracowni biologiczno-chemicznych. Nasz projekt społeczny Koloratorium został stworzony z myślą o tym, aby zaszczepiać w uczniach szkół podstawowych miłość czy pasję do nauki chemii, która to chemia jest przedmiotem niezwykle interesującym, zwłaszcza kiedy potrafi się ją przedstawić uczniom właśnie w ciekawy i angażujący sposób. Młodzi odkrywcy, wspierani przez swoich nauczycieli, rozwiązywali chemiczne zagadki i przeprowadzali wyjątkowe eksperymenty, łącząc przy tym edukację z zabawą. Na uczestników utrzymanej w detektywistycznym klimacie odsłony Koloratorium, bo taka była ta edycja, czekały tym razem liczne zadania indywidualne i grupowe. Uczniowie mogli przygotowywać prace plastyczne, literackie i wraz z nauczycielami brali udział w różnego rodzaju ciekawych lekcjach, do których my dostarczaliśmy konspekty, a to wszystko składało się na punkty, które uczniowie zbierali, aby dotrzeć do finału. W finale zadaniem uczniów było przygotowanie krótkiego filmu wprowadzającego widzów w świat gry planszowej Koloratorium – śladami pierwiastków tajemnicy. Jury konkursowe stanęło przed niezwykle trudnym wyborem, a końcowej ocenie poddane zostały m.in. kreatywność pomysłu, zaangażowanie czy własny podkład muzyczny. Filmy te przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i były niezwykle interesującymi pracami. Dzięki udziałowi w Koloratorium 10 zwycięskich placówek otrzyma biologiczno-chemiczne, profesjonalne, wyposażone mini-laboratoria, czyli szkolne pracownie marzeń. W zależności od zajętego miejsca ich wartość wynosi 30 tysięcy złotych, 15 tysięcy lub 10 tysięcy złotych. Śnieżka przygotowała również dla wszystkich laureatów produkty niezbędne do remontu pomieszczeń. Wśród laureatów znalazły się dwie szkoły z powiatu dębickiego. Szkoła podstawowa nr 1 imienia księdza Franciszka Blachnickiego w Jodłowej oraz publiczna szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II w Brzeźnicy.